Zabawa na polanie. Napisała i czyta Elżbieta Zarzecka. Trzy wesołe krasnoludki piknik urządziły. Do zabawy na polanie dzieci zaprosiły. Skaczą, tańczą wesolutko krasnale i dzieci. Wiatr na flecie im przygrywa. Złote słonko świeci. Nagle z lasu wyskoczyły dwie małe wiewiórki. Krzyczą, że straszliwy zwierzak turla się tu z górki. Skakać i tańczyć przestały krasnale i dzieci. Wiatr się ukrył za drzewami. Złote słonko świeci. Wszyscy bardzo przestraszeni na gościa czekają i niepewnie w stronę wzgórza bacznie spoglądają. Niedźwiedź! Głośno wykrzyknęły krasnale i dzieci. Wiatr powiewa cichuteńko, złote słonko świeci. Mały misiek zasmucony w kole stanął sobie. Chciałem tylko się pobawić. Krzywdy wam nie zrobię. W jednej chwili wszyscy z ulgą odetchnęli i do leśnego walczyka niedźwiadka też wzięli.